Gratuluję zespołowi zdobycia trzech punktów. Nie gra się w Rzeszowie tutaj na stadionie Stali łatwo. No powiem, tak jak zakładaliśmy, że mecz będzie wyglądał, tak też ten mecz wyglądał. Dużo faz przejściowych, dużo szans strzeleckich pod bramką jedną i drugą. Myślę, że my mieliśmy ich więcej, szczególnie w pierwszej połowie. I tą wygrać wyżej, nie tylko 1-0, ale musimy po prostu tam prowadzić zdecydowanie większą ilością bramek, bo byliśmy skuteczni w obronie, ale za mało skuteczni w ataku. Myślę, że wtedy zdecydowanie łatwiej by nam się kontrolowało mecz w drugiej połowie. Mamy nad czym pracować na pewno, bo bramki, które dzisiaj straciliśmy, nie chcę powiedzieć, że były proste, ale nasze zachowania nie były idealne i już na gorąco teraz po meczu rozmawialiśmy o tym. Ale ja jako trener, sztab i zawodnicy myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo tak jak powiedziałem, ciężki bój tutaj stworzyliśmy i ze Stalą i myślę, że mecz też bardzo przyjemny dla kibiców. Mamy mecz teraz z Pucharze Polski z Kluczborgiem. Od dzisiaj już przygotowujemy się do tego meczu. Dziękuję. Dzisiaj ta skuteczność była na zadowalającym poziomie, bo pewno gdybyśmy strzelili tych bramek więcej, a mieliśmy ku temu doskonałe okazje, pewno by była bardzo dobra. Powiedziałem tutaj o pracy nad obroną czy kontynuacją stałych fragmentów gry, bo też taką straciliśmy bramkę, ale mieliśmy też 3-4 takie doskonałe kontry, gdzie my też po prostu musimy te momenty wykorzystać na naszą korzyść. Więc tak, no to jest dobry mecz do tego, żeby mieć znowu inny pogląd na to, nad czym my jako sztabie, jako trener i moi zawodnicy musimy pracować, żeby być w jak najlepszej dyspozycji w każdym meczu ligowym. No ten dzisiejszy mecz z zespołem z Ekstraklasy w ubiegłym sezonie w porównaniu do meczu naszego przed kilku dni z Ruchem Chorzów pokazał jeszcze bardziej wyraźnie różnice, jaka dzieli, powiedziałbym, Ekstraklasę od pierwszej ligi. Na pewno wymiar zespołu, który niedawno jeszcze występował w najwyższej klasie rozgrywkowej, dzisiaj był bardziej wyraźny moim zdaniem niż w przypadku Ruchu Chorzów. Mam tu na myśli cały zespół, ale też przede wszystkim indywidualne postaci w tym zespole. W wielu momentach takich kluczowych pokazywali swoje doświadczenie i o nim przede wszystkim mówię, ale też i na pewno umiejętności piłkarskie. Kolejny mecz w naszym wykonaniu, w którym ta taka nasza, powiedziałbym, mało doświadczona generalnie drużyna właśnie w tych aspektach zdecydowanie przegrywała w wielu momentach. Na pewno w pewnym sensie błędy indywidualne miały pewien wpływ na scenariusz tego meczu i to, że głównie to, że do końca, do 90 minuty nie było jeszcze takiego, powiedziałbym, ciekawego scenariusza, który mógł się zakończyć różnie. Czwarta bramka, jaką straciliśmy, no w zasadzie pogrzebała nasze szanse, a będąc na dystansie jednej, mieliśmy jeszcze mimo wszystko, dzięki takiemu pełnemu zaangażowaniu i emocjonalnemu i fizycznemu, pewnie mielibyśmy jeszcze jakąś okazję, żeby chociaż ten punkt wygrać. Także no zdecydowanie ten mecz i nasz przeciwnik dzisiejszy UKS pokazał nam obszary, w których absolutnie z jednej strony musimy pracować, ale z drugiej strony, mówiąc o doświadczeniu, no tutaj nie można tego procesu przyspieszyć. Po prostu trzeba grać kolejne mecze i w podobnych sytuacjach lepiej wyczuwać momenty, w których należy być maksymalnie skoncentrowany, nie podejmować ryzyka, w którym
to ryzyko się może opłacić. Także wielka, wielka lekcja dla nas dzisiaj. Trochę szkoda, bo myślę, że aż tak źle nie było, żeby stracić 4 bramki, no ale przeciwnik totalnie wykorzystał naprawdę w sposób bardzo skuteczny to, co z jednej strony sam wytworzył, a z drugiej strony, co trochę my pomogliśmy w tym. Także tyle na ten temat.